torebka herbaty zamiast zakładki, zielony trawnik na półce, hat na okładce zeszytu i kilka niezwykłych długopisów. Dzisiaj dowiesz się, jak sprawić, by przybory szkolne były piękne i lśniące. Na początek udekorujemy nudną okładkę zeszytu. Będziemy potrzebować wzoru pluszowego misia. Nałóż na niego klej i przymocuj go do wewnętrznej strony okładki. Trzymaj się blisko wzoru i przyszyj grubą białą nicią. Wkrótce na niebieskiej okładce pojawi się mały niedźwiedź. Wypróbuj różne wzory rysunków i udekoruj okładkę tatuażem nitkowym w geometrycznym stylu. Bardzo pięknie! Do następnego haka potrzebne będą małe rysunki i zwykła taśma klejąca. Wytnij miniaturowe rysunki. Umieść je na taśmie. Co może być lepszego niż taśma dekoracyjna własnej roboty? Wybierz rysunki, które ozdobią Twój zeszyt lub sekretny pamiętnik. Oto pomysł na rękodzieło wykonane z kawałka zielonej gumy piankowej. Narysuj długi źdźbła trawy na arkuszu gumy piankowej. Wytnij je. Przymocuj klips do podstawy za pomocą gorącego kleju. Dołącz spinacze do stron książki. Teraz świeża zielona trawa kwitnie na półce. Ten trawnik wygląda jasno i dość wiosennie. Do tego haka będziesz potrzebowała białej taśmy i samosuszącej się gliny modelarskiej. Zagnieć kawałek pomarańczowej glinki i owiń nią korektor. Użyj ostrej końcówki szpikulca, aby glina była porowata. Przeklej niebieską glinę po obu stronach. Zrób paski wzdłuż krawędzi. Powstaje nam korektor w formie ciasteczka. Pyszna biel wydobywa się na zewnątrz i przyciąga uwagę swoim niezwykłym wyglądem. Podzielimy się z Wami ciekawym pomysłem dekoracji markera. Wymieszaj biało-zielone farby w pojemniku. Przekryj marker farbą za pomocą piankowej szczotki. Wytnij zakrzywione figury z zielonej gumy piankowej. Przymocuj je do nasadki za pomocą gorącego kleju. Narysuj igły kaktusów na markerze. Przymocuj oczy, policzki i usta. Udekoruj kaktusa kwiatkiem. Marker okazał się bardzo uroczy i wcale nie kłujący. Będziesz jedyną osobą z takim markerem. Do tego haka potrzebujesz kawałków filcu. Wytnij kwadraty z różowego filcu i kawałki w formie torebek herbaty z brązowego filcu. Zszyj filc białą nicią. Wykonuj małe, zgrabne szwy. Wytnij kawałek cienkiej linki. Przyklej kawałki filcu razem, kładąc sznurek między nimi. Udekoruj sercem z napisem herbata i listkiem zielonej herbaty. Rezultatem jest oryginalna zakładka w postaci torebki z herbatą. Zabawny dodatek, który sprawi, że nauka będzie trochę przyjemniejsza. Następnie potrzebujesz małej deski. Pomaluj niebieską farbą. Namaluj złote rybki. Im więcej ryb narysujesz, tym więcej Twoich życzeń się spełni. Przygotuj rolkę papieru i wstążkę. Przełóż wstążkę przez rolkę i zwiąż końce w ten sposób. Odetnij nadmiar. Zamocuj element na desce. Zabezpiecz za pomocą gorącego kleju. Przyklej magnes do górnej taśmy. Rozwiń papier i przemocuj go do deski za pomocą klipsów. Tablica na notatki i ważne zapiski jest gotowa. Trzymaj ją w pobliżu, to bardzo wygodne. Regularne pineski można ozdobić miękkimi pomponami. Wyciśnij kroplę kleju na plastikową szpilkę i przyklej na pomponie.
Puszyste ozdoby są jasne i urocze. Oto pomysł na udekorowanie nudnego plastikowego kosza na papier. Zmieszaj ciepłe odcienie kolorów. Pomaluj kosz w matowym pomarańczowym kolorze. Teraz wygląda jak wafel. Obrysuj kosz na kartonie. Ostrożnie wetnij. Potrzebujesz 2 piłek z pianki. Odetnij kawałek. Przyklej kulę do kartonowego okręgu. Przyklej je gorącym klejem, robiąc zacieki. Pomaluj pianką na różowo i niebiesko. Przyklej oczy. Udekoruj górę kulką. Przymocuj pompony wokół podstawy. Ten zabawny kosz będzie miał oko na organizację Twojego biurka. Do następnego haka potrzebujemy gumki i noża. Narysuj butelkę na gumce. Usuń górną warstwę nożem, nie naruszając konturu na rysunku. Wetnij środek. Dla większej wygody przymocuj korek z tyłu gumki. Użyj gorącego pistoletu do klejenia. Zakryj stempel farbą i odciśnij. Z małej gumki można zrobić stempel w kształcie serca. Rysunek na pieczęci zależy tylko od Twojej wyobraźni. Udekoruj stronę notesu wyraźnymi i pięknymi znaczkami. Teraz będziemy potrzebować jednorazowych plastikowych strzykawek. Wyjmij tłok z cylindra. Pozbądź się dyszy za pomocą szczypiec. Wytnij odpowiedni wkład długopisu. Włóż go do cylindra strzykawki. Zabezpiecz gorącym klejem. Włóż do strzykawki świecące gwiazdy. Napełnij wodą. Zastosuj gorący klej na tłoku i włóż go do cylindra. Zamiast skówki użyj nasadki. Wykonaj kilka takich długopisów, wykorzystując jako dekorację brokat w różnych kolorach. Pisanie za pomocą tego długopisu jest przyjemnością. Wytnij prostokąty o wymaganym rozmiarze z arkusza gumy piankowej. Sklej krawędzie. Połóż ołówek między arkuszami. Zastosuj kolejny pasek gorącego kleju. Przyklej arkusze razem. Upewnij się, że ołówki znajdują się w równej odległości od siebie podczas klejenia. Wytnij małe kwadraty. Używanie takiego zeszytu jest bardzo wygodne. Masz inspirację i chcesz rysować? Ołówki są zawsze pod ręką. Do kolejnego haka na dekorację potrzebujemy prostokątnego kubeczka. Użyj również arkusza z gumy piankowej o różnych odcieniach. Potnij arkusze na cienkie paski. Nałóż gorący klej i przyklej paski gumy piankowej do ścian kubeczka. Przemieniaj kolory, naklejając ciemniejsze paski na jaśniejsze. Oklej wszystkie boki. Odetnij nadmiar. Dołącz etykietę z napisem popcorn. Udekoruj miękkimi pomponami. Kubek na ołówki w kształcie pojemnika naprażoną kukurydzą jest wygodny i bardzo oryginalny. Aby zrealizować następny pomysł, potrzebujesz plastikowego pudełka na lunch. Połóż chusteczki kosmetyczne na spodzie. Naciśnij palcem, prostując fałdy. Osłoń ściany za pomocą folii. Pomaluj na niebiesko. Przykryj małe plastikowe pojemniki folią. Przymocuj je do dna pojemnika za pomocą gorącego kleju. Przymocuj magnesy do przeciwległej ściany. Udekoruj pojemnik na lunch sercem z filcu i przyklej rączką wykonaną z folii. Masz organizator przyborów szkolnych w postaci lodówki. Połóż przybory szkolne na półkach i przymocuj szpilki do magnesów.
Czy podobały Ci się nasze pomysły na przybory szkolne? Napisz w komentarzach, który z tych haków na pewno Ci się przyda. Daj lajka i nie zapomnij subskrybować Trum Trum. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych pomysłów.